Dojechali. Bezpiecznie? Rumun wychodzi. Mówi, że ten, że on nie zna angielskiego, że on w ogóle nie ten, tak widać, że kręci. Patrzcie ogólnie, jaka ten waliza jedzenia. Cały ten, cały wagon. Jak to mówi stare pożykadło podlaski, z pełną gębą się nie gada, więc przełknę. Kolejny podlaski pożykadło mówi, lepiej mieć więcej, niż żeby zabrakło. Dojechaliśmy pod Reykjavik do jakiejś innej miejscowości, do Hani, brata dziewczyny. Pozdrawiamy w ogóle Anulkę. No i Ani wujek tutaj mieszka. Ani wujek mieszka na ulicy Laklia Hammur, coś tam. Dobra, ogarniamy. Wujkę numer, żeby nie było na nagraniu, bo zaraz ktoś będzie do wujka dzwonił. Dobra, Hania, dzwoń do wujka. Siema, wujek Krzysztof. My już przyjechali. Hanula już tutaj na parkingu zaparkowała maszynę. Wujek Krzysztof. Dzień dobry, jesteśmy. Dobra, do zobaczenia. Wujo idzie. A ja idę. Nie ma to jak mieć wujka na Islandii. No. Pozdrowienia dla Ani, dziękujemy. Weź telefon. No już? No ja. O, widzieliście jak rozwaliła samochód? Wszystko widać, różową maszynę popchnęła. Patrzcie jak kroi maszynę na Islandii. A to jest bestia. Mówię wam. Bestia jakich mało. Wszystko rozwali. Rower rozwaliła. No dobrze, wujo idzie. Odłączam się, idziemy na herbatkę do wuja. Po herbatce u wujka Krzyśka. I u cioci Renatki, pozdrawiamy ciocię Renatkę i wujka Krzyśka. Są tutaj już 16 lat, córka jedna mieszka tu, druga tam. Cała rodzinka jest praktycznie tutaj w Reykjaviku, pod Reykjavikiem. No żyje im się bardzo dobrze. Wujek Krzysiek pracuje na maszynach ciężkich tutaj. No i 16 lat, kawał czasu, Hania. Tak. My 3 miesiące już na Islandii, to praktycznie można by było już paszporty składać po 3 miesiącach. Można było już myśleć. Nie. Ja bym chciała pokazać, że jak cały dzień się chodzi w butach trekkingowych, to nawet jak pada w klapeczkach, jest idealnie. To są buty trekkingowe, Hani, dzisiaj. A moje też dobre, bo są sandały. Ale to są tak wygodne buty, to chyba te klapki to masz z korka zrobione. Korka. Jak one się nazywają? Birkenstocki, one są już niemieckie czy szwedzkie? Niemieckie. A taką furę byśmy kupili. Kto sprzedaje? Nie sprzedajesz? Na taką jeszcze nas nie stać. Podkreślam słowo jeszcze. Jest i on, czerwony wariat. Zobaczcie, ale zobaczcie jak on się wyróżnia. Czekaj, Hania. Płomień narysuję. Jest i płomień. Jest i ona. Mówimy do wujka, wujek, dawaj powiedziesz, że za mi auto oglądać, a wujek mówi, Tomek, ja tyle wiem, co ty o autach i dwa razy mniej. No to wujka, już nie męczymy, jedziemy sami oglądać to auto i ten. Hania, co byś dodała o cioci i wujku? Są przemili. Przemili, tak. Aneczka raz... Odres. Dał w gaz, tak? Zajeżdżamy po samochód obejrzeć, wychodzi Rumun. Prawy pas. Wychodzi Rumun. Prawo? Prawy pas. Okej. Okay. Wychodzi Rumun. Stój. No, szefowo. Czerwone. Elo mordo. Czerwone miała, nie? Byłby hashtag z koleżanki. Wychodzi Rumun. No super fajnie, że ten. Gdzie jest rozmówca? Ja nie wiem, to mówisz, czy ty jesteś w stanie prawo, prowadzić czy... i... Nie, prosto jeszcze. Okej. Okay. Wychodzi Rumun, mówi, że nie mówi ten po angielsku. No i szmer bajery. Tutaj? Nie. Miejsce docelowe będzie po prawej stronie. Teraz w prawo. Multitasking. Damy radę. Wychodzi Rumun, mówi, że po angielsku ani B, ani M, ani kukuryku. My pytamy, czy ma ten, czy ma jakiegoś znajomego, który mówi po angielsku. On mówi, że nie ma.
No to tam dajemy. Wycieraczki nie działają. To tutaj. Sprzęgło. To gdzie tu postawić tego wariata? Miejsce docelowe jest po prawej stronie. Może tu? Tutaj. No jedź, jedź. Tutaj jest jakieś miejsce. O, tam będzie super. No ale tutaj też może byśmy postawili. Łatwiej wjechać. Nie? Tu po lewej. Nie? Co ty myślisz? Idealnie. Opa. Mamy to. Dojechali. Bezpiecznie? Rumun wychodzi. Mówi, że ten, że on nie zna angielskiego, że on w ogóle nie ten. Tak widać, że kręci. No i przejechaliśmy się z Hanią. Sprzęgło takie trochę luźne, ale Hania mówi, że się przyjemnie prowadzi. Wycieraczki nie zbierają. Co tam jeszcze było? Stuknięty po prawej stronie. Opony zimowe. Nie wiem, czy na Islandii można w zimówkach jeździć, ale już chyba potwierdzona można. Potwierdzona informacja, że można. No i taki wysprzątany, aż podejrzany. I mówi, że on w ogóle ten... A, przyjechaliśmy z prośbą jeszcze, żeby był zimny silnik. Bo jak jest zimny silnik, to wtedy można sprawdzić poziom oleju, można sprawdzić, jak ten samochód rusza i w ogóle. No i ten silnik był tak rozgrzany, że normalnie jajka można było na tym silniku robić. No i jakiś taki po prostu nie zyskał mojej sympatii i też wiarygodności ten gość, więc no chciał 250-260 tysięcy za to auto, za tego Hyundai'a, 2012 rok. Mały silnik, ekonomiczny, no i poprosiliśmy, wiesz, tam próbowaliśmy trochę zbić tą cenę. I oczywiście ja tam wyłożyłem 180 tysięcy, czyli 80 tysięcy w dół. On mówi, nie, że w ogóle nie. I umówiliśmy się z nim na jutro, żeby silnik był zimny. No i zobaczymy, jak będzie silnik zimny, zobaczymy, jak ten samochód zacznie pracować i tyle, no, zobaczymy, co z tego wyjdzie jutro. A teraz idziemy do mojej serdecznej koleżanki, naszej serdecznej koleżanki Violi, która tutaj mieszka, która tutaj robi cukierki. W tym Hyundai'u jest tak samo. Wycieraczki nie wracają. Jak to nie wracają? No zobacz. Nie wiem, ale co jest ciekawe, że to wycieraczki powinny chyba wrócić do punktu bazowego. Tamtym też nie wracają. I tak wiesz, jedziesz, zatrzymasz wycieraczki i one stoją w czasie jazdy w takiej pozycji. A to dziwne. Hania ma buta uszkodzonego i w czymś nieetycznym, więc próbuję to usunąć. Dobra, gadu gadu, my się zbieramy do Violi. Elo. Dzień dobry. Nowy dzień, nowe możliwości. Byliśmy u Violi, pogadaliśmy sobie z serdeczną koleżanką, przyjaciółką. Hania buty chyba zostawiła u Violi. Hania dzisiaj wszystko zostawia. Zostawiła naszyjnik z Pakistanu w tej firmie snorklingowej, gdzie robiliśmy snorkling wczoraj. Czapkę zostawiła, dwie koszulki u Violi zostawiła. No coś to dzisiaj jest... Coś to dzisiaj jest nie tak. Ewidentnie, jakieś rozkojarzenie. Przecież nie odsłać buty. Przyjechaliśmy tutaj do szewca, bo tam jest szewc gdzieś, o tutaj jest szewc. I zapytać, czy naprawi buty. Ale dziwnie jest iść do szewca, jak butów nie ma. Ania, chyba trzeba pójść zapytać, czy naprawia takie rzeczy i później pojedziemy po buty. Ale ja te buty stawiam na szewcu. Co ty gadasz? No tak. Mówisz, że przejść. Miejsce parkingowe trzymają. Co ja, ale wariaty czekają. Ale to dokładnie ten samochód sobie wjechał. I jakiś samochód też wjechał, tak? Sojone, ominął je ładnie. Ominął je, albo czy nie przejechał? Chodź, zawieziemy ten dziurę do szewca i zapytamy. Patrz jeszcze, z towarem. Boże, Hania! O kurde! Za kolejnym razem wizytacji w Reykjaviku udało się dojechać do tego kościołu. To jest Hallgrímskirkja. Ja to nie jestem najlepszy w języku islandzkim. Ma 74 metry i na samej górze jest punkt widokowy, moi kochani. Projekt tego kościoła został stworzony przez architekta Gudjona Samuelsona, dokładnie w 1937, a budowano go między 1945 a 1986. A tutaj mamy koleżkę, który nazywa się Eriksson, Leifa Eriksson, który został podarowany przez Stany Zjednoczone
dokładnie w 1930 roku. A tutaj jest nasza koleżanka, ale Eriksona to ja wam pokażę od przodu. Taki gostek z toporem, który tutaj zwieńcza kościół, zwieńcza tutaj na początku, sam początek zwieńcza. Teraz drzwi się otworzyły, więc można tam wbić i zobaczyć, co się dzieje w środku. Ładujemy. Eriksona podarowałeś Stany Zjednoczone i wszędzie są hamburgery i hot dogi. Widać tutaj bardzo duży wpływ Stanów Zjednoczonych. W latach 70. chyba Stany Zjednoczone tutaj odkryły te źródła termalne, co sprawiło, że Islandia zaczęła po prostu produkować więcej energii geotermalnej, więc no też Stany Zjednoczone i też w ogóle było dużo wojsk ze Stanów Zjednoczonych. I żołnierzy też, prawda? No tak, i też, no tak, tutaj stacjonowali amerykańscy żołnierze, więc dlatego też ten wpływ jest tak silny. Byliśmy u naszego ziomeczka, który sprzedaje auto z Rumunii, nazywam go Geppetto. I Geppetto mówi, że on w ogóle, bo 260 było cena, ja zbiłem tam z Hanią do 220 chcieliśmy, on mówi 230 i finito. Ja mówię do Geppetto, ale sprzęgło, po prostu jest taki luz na sprzęgle, że jak dociskasz sprzęgło, to jest takie luźne, strasznie dopiero pod koniec łapie, czyli to jest oznaka tego, że sprzęgło się kończy. Jak sprzęgło się skończy, no to później już biegów nie wrzucisz. No i mówię do Geppetto, no jak sprzęgło trzeba robić, a Geppetto mówi, nie, wszystko dobrze, dobre auto, dobra cena. No i się nie dogadaliśmy za bardzo, no i będziemy musieli jeszcze chwilę poczekać, no zobaczymy, musimy zdecydować, czy bierzemy tego kaszlaka z tym sprzęgłem zjechanym, czy jednak no odpuszczamy. Panie, podoba ci się ten kaszlak? No podoba mi się, no. Podoba. Jeździła, ja bym jeździła tym, że kaszlakiem. Musimy buty odebrać. I buty jeszcze odebrać, faktycznie, zapomniałem. Moje buty się rozsypują, Hani buty się rozsypują. Jak tu żyć? Teraz z Haneczką idziemy coś zjeść. Zobaczcie, gdzie dotarliśmy. Lebowski, jak będziecie tutaj w Reykjaviku, załadujcie do tego miejsca na hamburgera. Tutaj za dwa hamburgery płaci się 2800 zł, ale trzeba mieć apkę. Kurczę, zaraz wam pokażę, o co chodzi. Rzućcie okiem na ceny, a ja w tym momencie sobie załączę. I jak wbijecie tą apkę, pyk, to sobie jesteście w stanie ogarnąć dwa hamburgery za jednego. Tak jest? Dokładnie. Więc wbijacie tutaj, taki klimacik trochę orientalno-wschodni, rosyjski, lebowski. Lebowski bardzo tutaj, Hania już kawkę pije i czekamy na hamburgery. Hania, pozdrów widzów. Nie mogę ciągle pozdrawiać. No możesz pozdrawić. Nie. Każdy kocha pozdrowienia. Nie mogę. No nie mogę. Piszę tutaj z naszym kolegą od samochodu. Z Geppetto. Ja tak na niego nie mówię. Dla mnie to jest Geppetto. Ja tak nie mówię. Ale pięknie to rozegrali. Pan nie mówił po angielsku, zaraz przed tym co mówił po angielsku. Panie, pokaż burgera. Patrzcie, jak to się robi. Podjadasz dziewczynie frytka. Niam, 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 niam. Ha? Pokaż hamburgera. Ty pokaż. No pokaż, no ja nie mam ręki. Pokazuj gościu. Jedziesz z dziewczyną i podjadasz dziewczynie frytki i to jest super. Ale wegetarianka. Smacznego. Smacznego. Hania ma wiadomość. Islandzki Mikołaj. Zobaczcie, Mikołaj, znaleźliśmy go, on sobie tutaj śpi, a w grudniu wstanie i do pracy pójdzie. A to jest jego pomocnica, czerwona kurtka. Tak. Żeby nie ominął Cię następny odcinek, zasubskrybuj kanał i włącz powiadomienia. Będzie mi również bardzo miło, jeśli zostawisz pod filmem komentarz z Twoimi spostrzeżeniami. Do usłyszenia, cześć!